Dzień dobry moi drodzy, z tej strony ja, Adrian, czyli Pasofix, a dzisiaj znajdujemy się w miejscu dość trochę wam nieznanym, ponieważ w tej wolierze jeszcze ze mną nie byliście, bo była ona po prostu pusta. I teraz tak, tutaj na trochę zwisa siatka, to jest trochę do ogarnięcia, a wszystko dlatego, że mamy nowe ptaszki. Oczywiście wszystko będziecie mieć w jednym filmie, czyli urządzenie tej woliery pod nich, jak i same nasze ptaszki. Tak więc obejrzyjcie odcinek w całości, będzie mi bardzo miło. Zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się spodoba. No i subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. To tytułowa siatka, którą po prostu podoczepiamy, to co się oderwało. Tej siatki oczywiście daje tutaj tak ultra prowizorycznie, ponieważ na górę pójdzie blacha, a jak będą dwie warstwy, to nie zaszkodzi, a zawsze może coś uratować. Nasza siatka zamocowana, fajnie się trzyma, mam w ogóle nowy toucher, on jest teraz na 14, a nie na 8, czyli dwa razy głębiej się wbija niż poprzedni, więc siatka się będzie jeszcze mocniej trzymała. Na wszystko, tak jak mówiłem, pójdzie blacha, to zostaje jak jest. Tutaj chcę dać agrowłókninę, ponieważ moim zdaniem lepiej je trochę bardziej odgrodzić od wiatru, od deszczu, niż żeby były na takiej otwartej przestrzeni. Wiadomo, będzie dach, ale to i tak będzie skos. Memory to nie jest agrowłóknina, tylko coś tam tkanina, nie pamiętam, ale daje się to pod kwiatki, a ja to daję na boki zazwyczaj. Zostało mi jeszcze po budce naszych kus, więc idealnie. Teraz mam trochę mętlik, ponieważ tutaj jest to czarne, ale chyba zostawię po prostu, a nie widzicie, bo mam tutaj deski i chyba zrobię to tak, żeby deski się przebijały, bo będzie je ładniej widać na tle desek, mi się wydaje, niż na tle czarnym. Nie wiem, chyba tak zrobię. Dobra. Przytnę sobie to teraz trochę, żeby mi aż tak nie wystawało. Że zrobiliśmy to i od razu ta woliera zaczęła wyglądać jakieś profesjonalniej. To jest ta woliera od razu przy wiewiórsonach. Wydaje mi się, że fajnie tu będzie widać. Dość tak, przynajmniej w moich oczach, w kamerze niekoniecznie. Teraz musimy się zabrać za to. To są wolne przestrzenie z połączonych siatek i mój sposób na to, to są trytytki. Zawsze i wszędzie trytytka pomocna będzie. Tak więc jak ja to robię, otwieram trytytki. No, otwieram. I tak, biorę trytytkę i przestawiam ją złożoną przez oczka, które chcę połączyć. Łączę zawsze te od góry, bo wtedy będzie najmniejsza szansa na wolną przestrzeń. I jak sobie już tak powkładam wszystkie trytytki, no to lecę na drugą stronę i po prostu trytytkuję, jak się to mówi. Na pewno nie wiążę. W każdym razie zabieram się do trytytkowania. No i teraz mniej więcej jak to mam zrobione, lecimy do środka i to wszystko ściągamy. Chyba ściągamy. Najważniejsze sprawy, czyli organizacyjne bezpieczeństwo, mam załatwione. I teraz tu możecie zobaczyć, że siedzi takie stare poidełko. Ja bardzo chciałbym to poidełko wykorzystać, bo wygląda tutaj świetnie, jak taki po prostu wodopoik, tylko bardziej je wkopać w ziemię. Tak więc się tym właśnie zajmiemy. Mam nadzieję, że nic na mnie nie wyskoczy spod tego. Dobra, jestem safe. Wlejemy to tu, niech se trawka rośnie. No i co? I teraz musimy to wydrążyć, chyba tak. That it's only me tonight. You know it's all okay. I wanna ask you to stay.
zegarka. Ej, git! Tu nie może być też za wysoko. Jest bardzo git. Tutaj tylko dosypać ziemią. Perfekcyjnie, jestem mistrzem, to trzeba wyczyścić oczywiście, ale jest pożądany efekt. Dobra, po ilu mam załatwione, czas na aranżację wyżej. Zdjęmy sobie jeszcze trochę tą folię tutaj, bo nie siada mi trochę, że tak wystaje. To i tak pewnie rozkopią, znając życie, ale chociaż na efekt finalny na YouTube, tak? Poświęcam się dla was. Musimy jeszcze trochę posprzątać z tych patyków, z tego wszystkiego, co pospadało. Będzie na pewno bardziej estetycznie. Przygotowałem sobie już kilka patyczków i zobaczę, jak je teraz sobie tutaj włożę. Znalazłem trochę patyczków i teraz je tutaj przyczepię. Znaczy spróbuję, bo nie wiem, do czego się mam przyczepić, ale zobaczymy. Z tego chciałbym zrobić tutaj takie magiczne coś. Już wam zaprezentuję. Chcę to wbić tu, to miejsce. I nie tak miało wyglądać. To lec. Oj, to jest łamane, to nie dam tego to. No, teraz jest git. Trzyma się. Chciałem jakoś dać to i tak, aczkolwiek chyba mi to nie wyjdzie do końca tak, jakbym chciał. Może tak. Wiecie, oprzeć to. Wygląda to okropnie, obrzydliwie. Matko jedyna, ma być ładna woliera. Majestatyczna. Dobra, przyniosłem sobie tutaj troszkę pierdółek i spróbuję mi tutaj machnąć taką kryjówkę ogólnie. Jakby chciały mieć potomstwo czy coś. Oczywiście co do potomstwa to już na pewno nie w tym roku. Ale no cóż. Trochę zwlekałem z tym wszystkim. Będziemy mieć na przyszły rok. Dzieciory. Moim zdaniem picobello. Znaczy od mojej strony wygląda to odrobinkę lepiej, jak możecie zauważyć. I mogit. I mogit. Idziemy myć pojemnik i działamy. Mam nasze rzeczy, piękną, zmytą. Tacko poidło, czas to tam włożyć. No jak ulał. Mamy już prosto, wodę też tutaj piękną mamy. Tutaj musimy dołożyć trawek, kubek z ziemią, ponieważ chcę, żeby to wyglądało w miarę estetycznie na ich przybycie. I tak całość prezentuje się już ultra fajnie, więc będziecie mieli przebitki, jak skończymy wszystko. Oczywiście ja wiem, że to się może poruszać, jak będę wyjmował do czyszczenia i do dolewania, ale to już tak powinno jutro fajnie zastygnąć, że będzie to się działo tutaj po prostu. Mogą podziubać, ale nie muszą. Tu. I close my eye. Trochę zmachane, ale czas wam pokazać finalny efekt i całą wolierę. Whispering softly, turning back tight, a little bit slowly, just in my own mind. Whatever you do, don't turn and walk away from me. Mamy już tu i samiczka zniosła pierwsze jajeczko. O, no zoomuj się. Zniosła pierwsze jajeczko. Było w pudełku. Jak ktoś się dobrze zna na ptakach, to już wie, co to są te ptaki. Naszego samczyka. Prezentuje się on tak, jak możecie zauważyć. No i jest troszkę zestresowany, bo jest, ale chciałem go wam pokazać. Zaraz go sobie odpuszczamy. Widzicie to? Przecież on wygląda cudownie. Nie bój się, skorbeniu. Ogonek ma taki długaśny i ogólnie prezentuje się bardzo dobrze. Piękny jesteś, tak? Piękny, przepiękny ptak. Widzisz? Ja nie zjem ciebie. Spokojnie. A damn liar, man. That's not true. No, puściłem go, normalnie sobie odszedł i siedzą sobie tam. Na razie nie mam jajek żadnych, było to pierwsze w boksie i na razie jest cisza, więc zobaczymy.
Przepiór kalifornijski, o nim właśnie dzisiaj mowa, jest to gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny przepiórowatych. Występuje od stanu Oregon, czyli północno-zachodnie USA, do północno-zachodniego Meksyku. Został również wprowadzony do obszarów stanów Waszyngton, Utah, Arizona, Nowy Meksyk, gdzie dobrze się zaklimatyzował. Próbowano go także bez powodzenia wprowadzić do awifauny niemieckiej, no ale niestety się nie udało. U tych ptaków występuje bardzo wyraźny dymorfizm płciowy, czyli na prosty język po prostu bardzo się od siebie różnią, jak możecie tutaj zobaczyć. Jedzonko dostały, pasze, zboże, ziarna, więc mają tutaj bardzo git. Tą kryjówkę dość lubią, więc wyszła mi. No i pojdełko pięknie. Majestic moim zdaniem. Swoją drogą bardzo dziękuję wszystkim donatorom oraz wspierającym. No i to by było na tyle. Oczywiście zapomniałem dograć zakończenia, ja ciapa, przepraszam. Dziękuję bardzo, jeżeli film ci się spodobał. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. Trzymaj się cieplutko, zarzuć imieniem w komentarzu. Pa, pa.